Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne. Ci wszyscy, którzy w tym czasie odwiedzili Kozienicki Dom Kultury wiedzą o tym najlepiej. W kolejnych dniach wolnych od szkoły w placówce kontynuowano zajęcia z poprzedniego tygodnia. Były też nowe, atrakcyjne propozycje, z których chętnie korzystali zarówno mali, jak i nieco starsi. Dla tych, którzy lubią tworzyć przygotowano warsztaty plastyczne. Podczas nich dzieci między innymi robiły maski karnawałowe, malowały na deskach śmieszne twarze, rysowały zwierzaki superbohaterów, i wykonywały kolorowe bransoletki z filcu zdobione koralikami. Tu pole do popisu miały zdecydowanie dziewczynki. Zorganizowano także zajęcia z konsultantem i trenerem wizerunku, podczas których między innymi rozmawiano o zasadach dobierania właściwego stroju i dodatków na różne okazje. Dla miłośników muzyki przygotowano warsztaty gry na okarynie i na flecie prostym. Były też między innymi warsztaty mały gospel, wokalne zajęcia indywidualne, nauka gry na pianinie, oraz zajęcia taneczne, podczas których można było na przykład poznać podstawy tańca klasycznego. Dla tych wszystkich, którzy lubią uczyć się języków obcych, przygotowano baśniowe, muzyczne i tradycyjne warsztaty z języka niemieckiego. Nie lada frajdą, zwłaszcza dla kinomaniaków, były warsztaty filmowe odbywające się zarówno w siedzibie KDK, jak i w plenerze. Po tak aktywnie spędzonych feriach z pewnością będzie co wspominać.